patrzy. O, to nie nawet patrzy, tylko telewizji. Niemieckiej telewizji pana redaktora Gerarda Mertruda, który przyjął zrobić ze mną wywiad. Ja stary tynkarz, który całe młode lata przepracował na kontraktach głównie w Niemczech. Nauczyłem się wiele roboty. Teraz obrabiam takie trudne, artystyczne rzeczy. Tutaj właśnie demonstruję obrabianie takich schodów. A naprawdę to jest trudna i precyzyjna robota. I dokładnie. Oczywiście to jest metoda niemiecka. Może opowiem taką historyjkę, co obrabiałem pod Grudziądzem od pewnej wdowy takie schodki. Teraz ona do mnie napisała, że jej synek przy tych kształtach codziennie ćwiczy swojego wariata. Takie obrabianie takich schodków na skurcze, taka troszkę erotyczna sprawa, bo to no, niech sami państwo zobaczą, jakie kształty. A znowu następna historyjka. Pod Legnicą u pewnego kompanisty obrabiałem takie schodki. Posłała mi do tego jego córka. Córkę też, kurczę, rzeźbiłem tą bardzo często. No, trzeba to delikatnie wygładzać tak jak z kobietą. To nie ma tak, kurczę, że chod na krowę i będzie ciemno. To jest po malutku. No i oczywiście wilgotność też musi być odpowiednia. No to jak to już mówiłem, no jak to w miłości, gdy jest kurczę za sucho, to jest niedobrze, musi być wilgoć. Że jakby ktoś chciał ubrawiać takie schodki, to za 2 lata mam wolne terminy. I to zapraszam bardzo chętnie, zrobię wykonać tę usługę, która od razu mówię, nie jest tania. Oj, to wreszcie pęka sobie. Szlifujemy, aż do wystąpienia gładkości. Wszystko wygląda. Dobrze, starczy.